Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Umiłowany, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepaść się i usługuj mi, aż zjem, napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst, to zasmuciłem się. Bo co? Bo ja już nie mogę oczekiwać wdzięczności za moją dobrą pracę? Za to, że jestem dobrym człowiekiem, że staram się nim być? Nie mogę oczekiwać od was, że polubicie filmik, że subskrybujecie kanał, za to, że wpiszecie w komentarzu dobre słowo: dziękuję ci za to słowo, za tamto, dobrze, że jesteś. Czy ja nie mam oczekiwać tego wobec mojej pracy? Czy ja nie mam oczekiwać słowa dziękuję za to, że zrobiłem coś? No i Jezus mówi: nie, nie oczekuj za to dziękuję, nie oczekuj. Bo co zrobisz, kiedy ktoś nie pochwali twojej dobrej roboty? Nie pochwali cię za to, że zrobiłeś coś dobrego? Co zrobisz? Przestaniesz czynić dobro, bo ktoś nie powiedział ci, że to, co zrobiłeś, jest dobre i było dobre? Żona pracowała cały dzień. Sprzątała, prasowała, zajmowała się dziećmi, gotowała, upichciła super danie dla swojego ukochanego, który za chwilę wróci z pracy. On przyszedł, zjadł, położył się spać, nie powiedział dziękuję, nie pocałował w policzek, nie powiedział dobrego słowa. Czy ona ma przestać być dobrą żoną tylko dlatego, że on nie jest wdzięczny za jej pracę, za jej dobro? I odwrotnie? Mąż ma przestać być dobrym mężem, bo żona go nie docenia? Ksiądz ma przestać być księdzem, bo go ludzie nie doceniają? Ktoś ma przestać głosić Słowo Boże, bo jest niesłuchany? Bo ludzie nie są wdzięczni za to, co on robi? No, zobaczcie, Bóg ma przestać być dobry, bo ateiści nie mogą go zobaczyć. Ateiści chcą go zobaczyć, mówią: pokażcie nam argumenty na istnienie Boga, uwierzymy. Czy Bóg pokazuje się ateistom? No nie, bo dobro nie jest krzykliwe. Zło jest krzykliwe. Dobro się ukrywa. Dobro, Bóg, który jest dobry, ukrył się w Najświętszym Sakramencie, w kawałku chleba. I wielu ludzi, którzy wchodzą do kościoła, nie zauważają go. Patrzą na te piękne figury, witraże, ołtarze, chrzcielnice, obrazy, ale go nie dostrzegają często. Przechodzą obok niego i kiedy człowiek pokazuje: zobacz, to jest Bóg. Jaki Bóg? No tam Bóg, Bóg Wszechmogący ukrył się w kawałku chleba. Dobro nie jest krzykliwe, ale jest dobrem, nie przestaje być dobrem, nadal jest dobrem. Bóg jest często niedoceniany za to, jaki jest, ale on nadal jest, istnieje, on się nie zmieni i my mamy się nie zmieniać. Ludzie mogą przeciwko nam walczyć, mogą nas nie dostrzegać, mogą nie widzieć w nas dobra, ale my mamy być nadal dobrzy. Święty Paweł mówi do Tytusa: we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ludzie, nie dajmy ludziom argumentów na to, że my jesteśmy źli. Bądźmy po prostu dobrzy, nawet wtedy, kiedy jesteśmy niezauważani. I że ludzie nas nie widzą, kiedy jesteśmy dobrzy. I nie błogosławią nas, nie mówią, nie chwalą nas za to, że zrobiliśmy coś dobrego.
Ale uważajmy na to, żeby ludzi, nie dać ludziom argumentów na to, żeby oni mówili o nas, że jesteśmy źli. Jezus mówi tak: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Kłamliwie mogą o nas mówić, ale nieprawdziwie. No bo co z tego, że jestem katolikiem, jeśli jestem kłamcą, zdziercą, oszustem, niegodziwcem, cudzołożnikiem? Co z tego, że jestem katolikiem, skoro tak postępuję? Obym tak nie postępował. Oby to wszystko było kłamstwo. Ludzie mogą mówić, że taki jestem, ale ja taki mam nie być, ja mam być dobry. I nie oczekiwać za moją dobroć niczego. I dlatego mam mówić o sobie, że jestem bezużytecznym katolikiem. Nie mam oczekiwać pochwał od nikogo. To jest uwalniające i to przynosi radość. To wydobywa mnie ze smutku. Budzi mnie to słowo. Wydobywa mnie z moich miraży. Jezus wie, kim my jesteśmy, jakie mamy intencje, i On dzisiaj nas chce wyrwać z tego. Nie bądź katocelebrytą. Katocelebryta to taka osoba, która istnieje tylko dzięki dobrym opiniom. Kiedy te dobre opinie znikną, to katocelebryta też znika. Nie ma go. Staje się zwykłym człowiekiem, przestaje być celebrytą. Jest bezużytecznym katolikiem i tego nam wszystkim życzę. Tacy mamy być. Mamy być bezużyteczni. Mamy być dobrzy, ale nie dzięki temu, że ludzie nas chwalą, tylko dzięki temu, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jesteśmy dobrzy, bo Jezus jest dobry, bo chcemy Go naśladować. I nie potrzebujemy niczyich pochwał. One są oczywiście fajne, ale one nas nie determinują do tego, żebyśmy byli dobrzy. Bez pochwał też będę dobry. Bez pochwał bądź dobrą żoną, bądź dobrym mężem. Nawet jeśli mąż cię nie zauważa, żona cię nie zauważa, dzieci nie zauważają tego dobra, które uczyniłeś, uczyniłaś wobec nich, bądź nadal dobry. Bóg ci to wynagrodzi. Bądź bezużytecznym katolikiem. Amen. Jak Bóg da, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.